dwa szczury gryzą. No, wchodzimy, wchodzimy. Jak najbardziej. Nie bójcie się, twarzy nie będzie widać. Jak coś tam. A siebie, co tam jest na dole? Jest tam zejście? Gdzie wejść na dół? Co? Co, wchodzić? Witajcie po raz kolejny. Dziś wykopki strychowe. Inne miejsce. Jest tam, idzie tam zejść? No, o kurwa, to zajebiście. Kiedyś było wejście. Zamurowane. Trzeba się wciągać. Ja pierdzielę. Na belki stawaj, stawaj na belki. Kurwa, zarwało się wszystko. Weź to, weź tą kamerę. Kurwa, zarwało się wszystko. Czekaj, boję się. Możesz wziąć aparat, kurwa. Ja pierdolę. Cieciński, patrz co mu świeć. Stary ta. Co ty pierdzielisz? Lampa rowerową. Tu była. Patrz, gdzie tu coś, drewko? Kurwa, zarwało się wszystko. Wytrzyj się. Flaski są stare. Stawię na belkach. Świedzie no tutaj. Wow. Wózka starą. Papierową. Kurwa, ale miałem szczęście. Jest stary? Nie wiadomo. Taru kutka. Weź ten aparat. Mówię, stawaj na tych. No, ale miałem futrza. Wszystko się zarwało. Ja pierdzielę. Książeczka jakaś? Nagrywaj to też. Pokaż te buteleczki. Czekaj. Wszystko niemieckie. Niemieckie buteleczki. I tu jest belka chyba. Belka, dobra. O kurwa, uważaj chłopie, bo... Kurwa, na szczęście. Ja cię pierdolę, się wszystko zarwało. Co to jest to? Co to jest to? A co z tej lampki zginie tu? Aha. Trzeba żyć lampki. Patrz, jakie wińska mieli w Niemce. Tu wino. To jest konkret. Patrz, nagryj to. No to tutaj to bliżej. To jest zabytek. A to jest wojna, co? Z wojny? Tak, jest i przedwojenna. I taką whiska jest super. O. A papierzaną tekturową je tę myśliwską, a tekturową tam, to jest rarytas. No. Bo my no te dupki zawsze znajdujemy. Nie no, fajne, fajne. Ale zawartość tu nawet magii jeszcze jest. Co? Po magii. To jeszcze nawet coś jest. Haha, napij się. Stare buteleczki. To na zawsze ty na tych belkach musisz patrzeć. To stara kutka. Gdzie ona była? Z tyłu, za tobą. Wyszło kilka fantów. Teraz mamy tutaj jeszcze taką fajną łuskę myśliwską. Niestety jest pełna. Także jej nie zabieramy. Także no, teraz czegoś takiego nie zbieramy. Wyrzucamy, już stąd wychodzimy. Teraz problem z wyjściem, bo jest wszystko zawalone. Także kolego, ostrożnie. Może teraz to robią strażacy w piątku.
Dziękuję bardzo. Jakoś trzeba wyjść stąd. Tu by chcę przyjść się zerwał. No abyś tam udało się wyjść, podłoga się zarwała. Na szczęście nie wpadłem, bo mogłoby się to bardzo źle skończyć. Upadek z tylu metrów. Dobra, wychodzimy stąd. Jakby byś stąd ten kredens, to jest no. Z tym talerzem, a stąd stołu, co ja te do kawy, no. Takie coś tego porcelana z ich wtedy wziąć. No. Dobrze, patrzcie, z ich to wziąć, co teraz dużo, no, to było wszystko szlaskane i na dole, żeby iść zerwane. No chcę tam na dół śledzić, nie? Coś tu z tej strony na dole. Nie, tam nie wejdziesz, tam właśnie szukam teraz wyjścia jakiegoś, zejścia, nie? No lepiej z tej strony. Ja właśnie teraz mam coś chcę wykombinować, żeby tam zejść jakoś, nie? I tam jest właśnie ta piwnica, nie? Nie wiem, kurde. No. A kiedyś mnie po tej strefie chodziło, bo ty po tej strefie tobie wyjdzie. Ja już nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie. Z tej strony gdzieś... Aha, z tu mnie przełazi. I tu? No. I tu ze zadku do góry mi wyjdzie wtedy. No to Romek, ja mi się wystraszył, bo to łazi. Taki jaskop dalej tu ludzie, pamiętam? No. Taki jaskop dalej tu ludzie. Nie wiem. Butelki te co zawsze? Starą tak. Może fajnie to planko stało. No. Też się zarywa podłoga. Dał ci fajny gadżet. Z Redu.pl, szkło podwiększające, powiększające to jest. Kaczor Donald. Nie chcesz? Nie, na co mi to? Dumek, może u ciebie szkło podwiększające. I takie samo miałem. Kurwa, tu się już wszystko zarywa. Ja cię pierdzielę. Jak tam teraz wejść? Nie mam pojęcia. Ta podłoga, ciężko to widzę. Trzeba uważać, bo wszystko się zawala. Już na górze. Jakaś gazeta. PRL. Jest tam coś. Pełno szpargał.
rewolwer. No, uważaj na tą podłogę, bo kurde. Może być niebezpiecznie. To jest nigdzie tu. Rewolwer znalazł. No, jak chodzi to. Na czym się stoi? Tak, rewolwer. Strzela. Dobra. Ale ta podłoga też jest niebezpieczna. Tam trzeba wejść, no ale jak? Wszystko jest zarwane tutaj. Te drzwi by się tu podstawiło, by się zeszło. No wie, to jest. Co? Ja bym nawet na to skoczył tutaj, nie? Na to, ale co wiesz, jak wyjdziesz potem? Do kościoła. Do kościoła, to tam się być cicho. Świeczka. No. Stare czasy. Stare czasy. Cicho, kurde. Zejść. Teraz tak, słuchajcie, jest ogólnie lipa. Szukamy zejścia na dół. Niestety na razie nic nie znaleźliśmy. Ja tu jeszcze spróbuję zobaczyć tu, gdzie się pode mną zarwało. Czy jest tam jakaś możliwość. Zejścia na dół, niestety widzę, że jest ciężko. O ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Piec kaflowy widzę tam jest. Kurde, szłoby zaskoczyć, ale... No. No niezbyt wesoło to widzę. Opuścić się na belce i skoczyć, ale nie wyjdę potem. Potem nie wyjdę. Ja pierdzielę. O! Dwa metry, dobra, trzy metry jest. Kurde, nie wiem, muszę coś wykombinować. Kombinujemy tu. Nic na dole nie było, szkoda. A była nadzieja, nie? Na te piwnice tam. No trudno. Też tak bywa. I co teraz? Cholera jasna, no. Nie ma nic ciekawego w sumie.
trochę pada. No niestety nic nie było takiego ciekawego. Mam jeden kubek taki, znalazłem i trochę porcelanki, ale to pokażę później. Trochę poniszczone, ale kubek fajny, bo angielski, to mnie w ogóle ciekawi. Za chwileczkę wam pokażę. Już osobno na filmie, bo zaczyna padać. Kolega znalazł taką lampę, też bardzo stara. Fajna kafelka. Zobaczcie, kolega też wyhaczył. O, i Pepsi Cola. Też stara buteleczka. No, a ja pokażę fanty później swoje. Siano. Co tam jest takiego? Dobra. Pszczółka Maja. Tararara. Nie ma tu nic ciekawego, chłopcy. Kurde, same takie szpargały. Ale co to jest jak znalazło? Jakie srogie zarobicie? Ja, to jak hełm wygląda. Lampa. Co się wbiło tam na dół? Gdzieś w piwnicy. Chciałeś w piwnicy, mój tu piwnicy. To idź. No to idziemy, nie? Byli mu na tory. Komórkę. Wyciągnij ten nowy smartfon. Grzyś na WhatsAppie, to ja to chyba nowy telefon. Panie, jest tam coś. Tu. Skarb, stary dusza ze starego żelazka. No, 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 to się wkładało. No to chodź tam. To skrytka, bo to tak powiem. No chodź, chodź. No to wchodzimy, panowie, no oczywiście. Nadepnij to. Aj, 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 wszystko strzela. Przesunie się. O, to jest kurde konkretny gościu. Ej, znalazł się w tej lampa drugą. Uleżał. Świeć kurwa. Ale tu mam. Ani nie, palety były i zgniły. No to nie ma co nawet. Patrz, wejście zamurowane. Patrz się. Kolejne zamurowane. Normalnie mój styn, ale wiele komarów tu jest. Ja cię pierdzie, patrz co się tu dzieje. Ej, ale normalnie mój styn było ten, bo mój z Elka zalał nam do góry, widzisz? Mm. Żelowo. Trzeba obejrzeć z drugiej strony, co nie ma wyjścia. Do piwnicy, aby tu nie zamurowano piwnicę. Dobra, ja wychodzę. Nie ma nic ciekawego. Dobra, na chwilę do lasu. Prosto ze strychów ruszamy w teren. Pierwsza lepsza droga w prawo. I jesteśmy już w lesie i sprawdzamy sobie tutaj. Po prostu na ślepo, bez żadnego przygotowania. Leje, ale się zerwała wichura. Dobra, szukajmy, bo szkoda czasu. Nareszcie wykopki, w końcu dla tych, którzy czekali na wykopki, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście Darka Streeta, bo warto się o wykopki, także proszę bardzo. Słuchajcie, drugi sygnał. Poprzednio była taka blaszka, teraz jest łuska mauzerowska. Proszę bardzo. Wystrzelona. Który rok nie przeczytam. Kurde, zakajcie.
40. Nie, nie przeczytam, ale tutaj ktoś strzelał z tego miejsca do kogoś. Czyli tu jakaś wymiana ognia była. Kolega kopie jeden. Proszę bardzo, tam drugi. I działamy, działamy, bo szkoda czasu. Dobra. Jakaś pamiątka musi być, nie? Spoko, dojdziemy. Trzeba się jakoś przebić. Ale zgnojony. Ja też. Wygląda, mi się zeszczał. Dobra, tutaj atakujemy ten lasek. Działamy. O, już ma kolega pierwszy sygnał. Dobra, jest pierwszy sygnał. Jesteśmy w takim oto lasku. Każdy poszedł w swoją stronę. Ja mam teraz pierwszy sygnał. Czekajcie, bo saperkiem mi chyba łapie. Teraz jest. Tap, nikiel. A może wykopię i zobaczymy zaraz, co tutaj jest. Jest jeszcze jeden sygnał, a tu już wali typowo na monetę. Głęboko 4-6 cali. Zaraz zobaczymy, czy tutaj coś. Dobra, dobra, już przestań pipczeć. Kopiemy to. Sygnał był dobry, ale niestety jest to. Co? Nie, z widelca. Widelec rozwalony. Kolega trafił taką monetkę, jakby ktoś wiedział, co to za moneta może być. Niestety my nie wiemy, co tutaj jest napisane. Nawet czekaj, bo jak to czytać? A już widzę nawet. Widzisz? O, teraz patrz. Larne... Malapane pisze. Śpa... Malapanew? No to nasza ta. No z Ozimka. Ozimka u nas. Jak już zastępczą monetę. Zastępcza chyba moneta to będzie. Druga strona zniszczona. No, fanciur naprawdę super. Ale żeś fajną żeś trafił, super, petarda, nie no, gratulacje. Super, super. Dobra, szukamy. Teraz wyszło mi coś takiego, chyba jakieś pokrętło z czegoś to było, tak mi się wydaje. Myślałem, że jest to z jakiegoś budzika, ale nie no, to jest mosiężne, to ciężkie. Także nie mam pojęcia z czego to może być. Dobra, szukamy dalej. Oto łuskę trafiłem. No, myśliwska, wystrzelona. Bardzo stara. Dobra, ruszamy dalej. No, nie widać. A teraz jest. Kolega znalazł, słuchajcie, polską monetę. 10 groszy. 10 groszy? No. 10 groszy, rok 25. A to trzeba zaznaczyć, że tutaj powstańcy też się kręcili. W okolicy. Ale jest monetka, fajny orzeł, tylko że cholera zniszczony. Ale trudno. Fajne. Może być od gołębia, bo już jest opędzlowany chyba. Ale nie, jednak coś gołębi. Co to? Ale sprawdzić trzeba. Korzenie mi wkurwiają. Jaki? Kalesonia. Jak się za mniej? Za 50 groszy? Nie. Może być kolejna mon. No. A potem ten guzik z orzełki to jest. Jest. O! Pokaż to! Ja pierdzielę! Król Polmos. Coś pięknego.
Co jest? O, ja już nie kopię, bo już mi baterie padły niestety. Ale tak już kończymy. Śmieje, kurwa. Zwariował. Weź ty mnie nie nagrywasz. Nie, bo się, już twarzy nie widać. Spraw autorski nie wiem. Kto tam cię zna? Ale ty za moje nagrywanie. A, no to dostaniesz piwo za to, nie? Dobra, spadamy pomału. Idziemy. Wychodzimy jak partyzanci lasem. O, jest sygnał. Już jest droga, mogą być śmieci blisko. Ale czasami warto sprawdzić. Cyk, jest. Już pipczy, proszę państwa. Coś niesamowitego. Jeszcze nie chce wyjść. Jeszcze walczy pod ziemią. Cyk. Następna szufla, cyk, poszło. Jest na wierzchu. Proszę państwa. Coś niesamowitego. Ja pierdziele. Kolejny król Polmos. Coś pięknego. Król Polmos. Trzeci abstynent. Co to jest? Wunderwaffe? Aż mina na chomiki, zobacz. Dżungarskie. Jakby tak chodziły, to patrz, pyk. Po chomiku. Dobra, spadamy. Kto tam jest? Kto tam jest? Na rowerze jedzie, ty. Chodu! Uciekaj! Kolejny piękny sygnał. Wszystko wskazuje, że będzie to moneta. Patrz, jest. O! To jest to. Poszedł 300 na godzinę. No i co? Co to jest? Co to może być? Ale ma jakieś bicia w środku. Jest, gie chyba. A nie, coś jest więcej. Jest. Na samym środku. Jest gie, widać gie. Ale co to jest, to nie wiadomo. Nic nie widzę. Jest gie. Co? Ile? Ja nakręcał, kurwa. Ile? Nieśmiertelnik. Co ty gadasz? Pokaż. Gołębia. Tak? Gołębia, nieśmiertelnik. W którym roku zginął? Wyhodował się w 2002. Aha. Ja co wam powiem? Gadał mi taki jeden typ. To NN, nieznany. Gdzieś w centrum pola. To w jakimś kawałku trawy. No. Są kurwa nieśmiertelniki zakopane. Na kawałku trawy.